Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry. Powodem do dzisiejszego spotkania jest kolejny zachwyt książką wydawnictwa Widnokrąg i mówię o tym z pewnego rodzaju premedytacją, bo wydawnictwa Widnokrąg u nas było niewiele, a od pewnego czasu właściwie każda nowość, która do nas, do biura trafia, jest bardzo interesująca, ale też wprowadza na rynek książki dziecięcej coś zupełnie nowego. Dzisiejsze spotkanie poświęcamy książce Idea, a moją gościnią jest pani Anna Paszkiewicz, autorka książki. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Pani Aniu, Idea to książka mówiąca o pojęciach abstrakcyjnych, ale jednocześnie o wartościach, emocjach bardzo nam bliskich. Bardzo poetycka to książka, bardzo subtelna, a przy tym mam wrażenie, że absolutnie zrozumiała także dla dzieci. Do tego w przepięknej formie i nie sposób nie zapytać, czyją ideą jest książka Idea? No powiem, książka Idea jest moją ideą. Powiem, co ciekawe, była pisana już od razu z myślą o ilustracjach Kasi Walentynowicz, bo tak się szczęśliwie złożyło, że miałam okazję z Kasią już właśnie w wydawnictwie Widnokrąg współpracować przy trzech innych projektach, więc doskonale wiedziałam, że dotknięcie takich abstrakcyjnych pojęć jak myśl, jak idea, jak marzenie, jak działanie, chociaż jest sporym wyzwaniem dla ilustratora, to była pewna, że Kasia po prostu ten temat udźwignie i ona będzie potrafiła na papierze oddać to, co ja chciałam tą książką powiedzieć. Więc jakby pomysł, który przyszedł do mnie też jakby w odpowiedzi na tę sytuację całą dookoła, bo to jest książka też o samotności, ale też o poszukiwaniu przyjaciół, o budowaniu relacji, ale też w jakiś sposób dotyka tej naszej rzeczywistości postpandemicznej, w której wszyscy się znaleźliśmy, bo każdy z nas gdzieś tam tej izolacji w mniejszym lub większym stopniu doświadczył. Więc jak przyszedł do mnie pomysł, żeby ubrać to w słowa i opowiedzieć o tym dzieciom, ale w taki pozytywny sposób, to właśnie od razu myślałam o Kasi. Z nim się bardzo dobrze współpracuję, no i stąd też taka, a nie inna forma właśnie tej książeczki. Nie ma z nami dziś niestety pani Kasi Walentynowicz, a szkoda, bo książka posiada bardzo piękną formę. Jest właściwie takim jednym długim obrazem, sekwencją złożoną w harmonijkę. Pani Aniu, ja mam wrażenie, że ta forma świetnie koresponduje z treścią, bo przecież idea się rozwija, prawda? Tak, dokładnie tak. Stąd forma Leporello właśnie takiego, a nie innego rozwiązania, żeby można było się z tą książką, ja tak mówię o niej, podłogówka, ale ona rzeczywiście jest taka, że możemy ją czytać obracając strony. Państwo teraz tego nie widzą, ale możemy ją też rozłożyć na podłodze i przyjrzeć się dokładnie temu, co się tam w tej warstwie ilustracyjnej na niej dzieje. A dzieje się bardzo dużo. A dzieci tak robią z takimi książkami? Lubią, z tego co wiem, bardzo lubią. Dzieci w ogóle bardzo lubią pracować na podłodze, od tego zacznijmy. W przedszkolach, w szkołach są zmuszane do tego, żeby siedzieć w ławkach, więc ja bardzo chętnie, jak mam tylko możliwość gdzieś tam podczas warsztatów, to właśnie przenoszę się z dziećmi na podłogę, rozkładamy sobie po prostu folię na przykład i działamy, więc dla nich to jest jakby stan naturalny. Siedzenie w miejscu, które teoretycznie nie jest do tego przeznaczone, to nam dorosłym się wydaje, że siedzieć musimy na krzesłach i w miejscach tego typu, a one się na podłodze czują rewelacyjnie. Myślę, że z książkami też. To prawda. Główną bohaterką uczyniła pani myśl, która się zmienia w czasie. To dość nietypowy bohater książki dziecięcej. No przyznam, że tak. Natomiast jakby chciałam pokazać cały temat od trochę innej strony, bo myślę, że wiele powstało takich książek, które mówią o samotności, mówią o bohaterze dziecięcym. Natomiast mi zależało na tym, żeby pokazać, jak pewna myśl, pewien pomysł, pewne marzenie, którym jest dzielenie czasu z drugim człowiekiem, spędzanie tego czasu razem w różnej formie. Ta myśl też tam siedzi na ramieniu tego dziecka i podpowiada, jak to mogło wyglądać. Stąd to marzenie się w ogóle pojawia i to pragnienie, żeby zacząć działać. Więc podeszłam do tego tak trochę w formie zabawy, ale właśnie poprzez ubranie tego w taką abstrakcyjną dosyć historyjkę. Mi się to rozwiązanie już sprawdziło wcześniej w innych książkach właśnie wydanych z Widnokręgiem i zauważam, że dzieci bardzo fajnie na to reagują. To nam się dorosłych ma tak wydaje, że abstrakcyjne pojęcie dla dzieci będą niezrozumiałe. A tymczasem jest wręcz odwrotnie, dzieci czasami nawet szybciej, mam takie wrażenie, chwytają pewne rzeczy niż my dorośli. Być może dlatego, że mają jeszcze takie otwarte bardzo głowy, nieskażone różnymi rzeczami, jak ja to mówię. I do nich te rzeczy bardzo, bardzo fajnie docierają. Wspomniała pani o tych wcześniejszych książkach w Widnokręgu wydanych również z Kasią Walentynowicz zrobionych. Myślę, że możemy sobie pozwolić na taką małą dygresję, bo jeżeli państwo ich nie znają, to chyba warto by było. Pani Aniu, zaprezentuje pani króciutko, co to za seria? Powiem tak, to jest taki tryptyk o wartościach, z prawy i lewy. Ja wiem, o którym pani mówi, dlatego tak ciągnę ten temat, bo ja też nie jestem zachwycona.
To bardzo się cieszę. No Kasia też tutaj zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty. To są książki tak po prostu, zresztą idea też taka jest, w których jest tak mnóstwo szczegółów przeróżnych, że naprawdę można godziny siedzieć i wszystkiego tam nie zobaczyć. Ale jest właśnie Prawo i Lewe, które rozpoczyna ten tryb. To jest książka o poszukiwaniu szczęścia. Mamy parę butów, które są zupełnie różne. Mamy lewego, żeby było trochę przekornie, z takim optymistycznym spojrzeniem na świat. I prawego, który jest taki bardzo ostrożny. On by chciał chodzić po czystych ścieżkach, po czystych alejkach, mieć takie uporządkowane życie. Lewy to jest taki właśnie bardzo chyba, można powiedzieć, charakterystyczny dla dzieci bohater z efektem wow, takiego zachwytu nad światem. Więc to jest ta jedna z książek. Jest książka Coś i Nic, która mówi o budowaniu poczucia wartości i o tym, jak posługując się słowem, jesteśmy w stanie albo kogoś mocno zbudować, pozwolić mu rosnąć, albo też zgasić w nim choćby zapał czy poczucie wartości. Jest książeczka Wczoraj i Jutro, która jest opowieścią, tak naprawdę rozmową pomiędzy wczoraj i jutrem nad tym, które z nich jest ważniejsze. Bo oczywiście najważniejsze okazuje się teraz, ale to jest taka książka, która pozwala trochę inaczej spojrzeć też na czas i na nasze doświadczenia życiowe. I to też bardzo ważne tematy i innowacyjne jednak, zarówno w przekazie, jak i tej formie. I tutaj mówię to z pełną premedytacją, mając na myśli cały rynek książki dziecięcej. Takich rzeczy właściwie wcześniej nie było. No, z tego co wiem, niewiele. To znaczy są wydawnictwa, które wydają takie książeczki bardziej abstrakcyjne, bym powiedziała, natomiast mam wrażenie, że to chyba wynikało też z takiej obawy, czy dzieci te tematy udźwigną. I ja powiem szczerze, że mając już doświadczenie, prowadząc różne warsztaty w oparciu o te książki, powiem szczerze, że dzieciaki fantastycznie sobie z tym radzą i z abstrakcyjnymi pojęciami, i z całym warsztatem, który do tego dobudowuje, i z pracami plastycznymi, bo tworzą coś z niczego, są butami, wcielają się w ich role, próbują przebywać jakby drogę, skacząc po kałużach i tak dalej. Jest mnóstwo zabawy, takiej fajnej zabawy i radości, które książki ze sobą niosą. I one, dla nich te pojęcia są w pełni zrozumiałe. One jakby od razu chwytają, o co tam naprawdę chodzi. I ja się z tego bardzo cieszę, bo to też jakby pokazuje, że my, piszący, możemy do tego czytelnika małego, mimo że on jest jeszcze taki niedorosły i mały, podchodzić w bardzo dojrzały sposób i rozmawiać i starać się, by te książki stanowiły taki punkt wyjścia do różnego rodzaju dyskusji, do warsztatów, do takiego twórczego działania, a nie były tylko opowieścią, taką klasyczną baśnią z morałem, do jakiej często jesteśmy przyzwyczajeni. No to wracamy do idei. Idea to książka przynajmniej wielowymiarowa. Mówi o pojęciach takich jak myśl, idea, marzenie, czyn, ale także podejmuje temat samotności, o czym Pani już wspomniała, o potrzebie relacji. I tu upersonifikowana idea opowiada, jak dobrze jest poczuć ciepło czyichś dłoni, podzielić się pomarańczą albo zmoknąć z kimś w deszczu. Mowa jest o zabawie i łaskotkach, czy wszystkim tym, co jest bliskie dzieciom, ale to, co chciałam powiedzieć, zwraca Pani też uwagę, że bycie z kimś blisko to też trudne emocje. Tak, ja te tematy emocji dotykam tam bardzo delikatnie, zresztą w ogóle te wszystkie książeczki, takie można nazwać w cudzysłowie powiastki filozoficzne. Ja staram się pisać tak, żeby przy minimum słów przemycić maksymalnie dużo tematów i że tak powiem, zostawić tę interpretację rodzicowi i dziecku, żeby staram się unikać jakby narzucania też tego jakby odgórnie. Bo to jest bardzo ciekawe, że potem dzieci czasami odnajdują tam nawet znaczenie i zwracają uwagę na te elementy, na które na przykład ktoś inny by nie zwrócił. Ale rzeczywiście o emocjach tak. Te emocje są trudne też dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że po tym całym okresie izolacji to wyjście dla bardzo wielu osób, dla dzieci też, wyjście z powrotem, jakby wejście z powrotem do tego życia, takie jakie ono było wcześniej, czyli do tych kontaktów w świecie realnym, a nie wirtualnym, bo myśmy się bardzo mocno przenieśli wszyscy do tego świata wirtualnego, to myślę, że chyba każdy z nas zauważył. Wiążą się z tym bardzo duże emocje i konieczność też pokonania pewnego rodzaju lęków, jakichś barier. Więc tę książkę można naprawdę, tak się starałam to zrobić, potraktować bardzo, tak jak pani powiedziała słusznie, wielowarstwowo. Ja tu nawet bym nawiązała do tego, że każda relacja, głęboka relacja jest jednak w pewien sposób ambiwalentna, ponieważ jeżeli ktoś jest nam bardzo bliski, no to łączy się faktycznie z tym ten ból rozstań, to uczucie tęsknoty i tak, to jest całkowicie normalne. Duży ukłon w stronę oczywiście pani i wydawnictwa, że nie zostało to dolukrowane na różowo, tak? Tylko rzeczywiście jest pokazane, że no jeżeli mamy tego przyjaciela, nawet w przedszkolu, tak, czy w szkole, no to on potrafi nas czasami zranić, czasami
czasami nawet nie chce nas zranić, czasami coś, co on powie albo zrobi, jest dla nas niezrozumiałe i to też nie są łatwe emocje, bo relacje w ogóle nie należą do łatwych. Tak, tak, a dzieci się uczą ich tak naprawdę dopiero budować i stąd też taki pomysł, żeby przedstawić nas tak naprawdę wszystkich jako wyspy. To dzieci są umieszczone na wyspach, na archipelagu wysp. One, ja dodatkowo napisałam tam o tym, że one jakby wiedzą o swoim istnieniu, mają świadomość tego, że gdzieś tam są inne dzieci, ale one ich nie widzą. I to jest jakby, to też jest taki kolejny temat, że często jest tak, że w naszym życiu właśnie dopiero przychodzi ten moment, kiedy pojawiają się te nowe relacje i trzeba jakby przezwyciężyć te różne swoje bariery po to, żeby właśnie zacząć się wspólnie bać, podejść do tego kolegi. To jest z kolei w przedszkolu bardzo powszechny temat, tak? Przełamanie pewnego rodzaju lęków, żeby być częścią grupy. Ja tutaj też dobudowuję do tego taką zabawę właśnie w rysowanie archipelagu wysp, ale tak, żeby dzieci rysowały swój archipelag, czyli ja jako wyspa i moje najbliższe relacje jako wyspy i mosty, które pomiędzy nimi i sposoby przedostawania się, bo te relacje można budować na różne sposoby. Można tak jak bohaterowie książki zbudować most, można przeciągnąć linę, można zrobić trafię i tak dalej. Więc dzieci bardzo fajnie reagują w ogóle jakby na sam pomysł wymyślania, co można byłoby zrobić, żeby się przedostać na wyspę swojego kolegi na przykład. Jak to odniesiemy do naszego realnego życia, no to każdy z nas jest taką wyspą, która budując relacje, buduje mosty połączenia z innymi wyspami czy z innymi ludźmi. Ale to w ogóle z tego mi ten pomysł na warsztat. Ja się cieszę, że w tym momencie o tym rozmawiamy. Postaram się to jakoś wykorzystać poprzez może zorganizowanie wspólnego, fantastycznego warsztatu dla dzieci. Widzicie Państwo, jakie inspirujące rozmowy tu prowadzimy. A my wracamy do idei. Idea. Idea pokazuje właśnie ludzi, którzy są jak krople wody, oddalone od siebie pozostają kroplami, dopiero razem tworzą ocean. To chyba nie tylko o dobrostanie emocjonalnym, bo czuć tutaj siłę, Pani Aniu. Tak, no to jest kolejna warstwa, o której gdzieś tam starałam się napisać właśnie, o tym, że jest wiele rzeczy, które oczywiście jesteśmy w stanie sami pokonać i sami zrobić, natomiast są pewne działania, tak, no bo przechodzimy od tej idei do działania ostatecznie, do których potrzebujemy po prostu innych ludzi, bo jesteśmy też istotami społecznymi, to po pierwsze wszyscy, nie? A po drugie, no są pewne rzeczy, że jakby, jak to brzydko mówią, w kupie siła, tak, czyli jak działamy razem, jesteśmy razem w stanie wiele rzeczy przezwyciężyć, wiele rzeczy pokonać i z wieloma trudnościami sobie po prostu poradzić wspólnie. I to też jest taka zachęta z mojej strony do tego, żeby dzieci wychodziły po prostu do innych dzieci. Rodzice zresztą też. Bo powiem szczerze, że ta książka też miała takie sygnały od osób, które ją dostały, że od tych rodziców, którzy w taki świadomy sposób czytają i z dzieckiem pracują później z książką, że mieli świetne zabawy, budując wyspy, wymyślając gdzieś tam z poduszek i tak dalej, poruszając się pomiędzy nimi, bo znam takich kreatywnych rodziców. I okazało się, że książka stała się też takim mostem, można powiedzieć, pomiędzy wyspą rodzica dziecko. Oczywiście. Więc to jest w ogóle fenomenalne, jeżeli autor słyszy o tym, że coś, co napisał, pracuje i robi coś dobrego, też nie tylko jakby zbliża poprzez samo czytanie, ale w ogóle gdzieś mobilizuje do jakiejś aktywności większej, do zabawy wspólnej. Tak, bo to są takie książki, które są inspiracjami, które mają formę w pewien sposób otwartą. To znaczy one mają tak dużo warstw, że bardzo łatwo jest jeszcze dodatkową nadbudować albo poruszać się pomiędzy nimi, tworząc swoją własną drogę. Tak, tutaj samo obrócenie nawet książeczki, bo na z tyłu, tak jak na jednej stronie mamy tekst i mamy ilustrację Kasi, to z drugiej strony Kasia zrobiła, właśnie narysowała cały archipelag i narysowała to w ten sposób, że mamy tych poszczególnych bohaterów na wyspach. Te wyspy są różne. Każda ma swój zasób, można powiedzieć, tak jak każdy z nas ma zasób swoich umiejętności, możliwości, zdolności, talentów. Ja gorąco zachęcam Państwa, którzy tę ideę będą mieć w domu, do tego, żeby z dzieckiem się tym wyspom poprzyglądać i żeby dzieci powymyślały, w jaki sposób mogłyby się właśnie pomiędzy z tymi wyspami przedostać, wykorzystując to, co mają, tak? Bo mamy tam gdzieś drzewo, więc można taką tratwę zbudować, można dodać drabinę, można wrócić jeszcze coś innego i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka książka, dzięki właśnie też ilustracjom Kasi, którą można naprawdę wykorzystać na różne sposoby. Nie jest tak, że kupujemy książkę i tylko czytamy, ale możemy przy niej spędzić wiele wieczorów takich bardzo kreatywnych i myślę, że ciekawych dla dziecka. Czyli ta cena na okładce, 45 zł mam napisane, to nie za jednorazowe odczytanie książki. Nie, właśnie powiem szczerze, że to co ja sobie zdaję sprawę z taką inflację też. To oczywiście prowokacja moja. Tak, ale powiem tak, często jest tak, że rodzice patrzą na książki na zasadzie takiej, im będzie grubsza, im więcej w niej tekstu, tym więcej spędzimy przy niej wieczorów.
A nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że dzieci nas zaskakują i potrafimy, nam rodzicom się wydaje, że to będzie ciekawe. Kupujemy wielką cegłę, wielki tom, a potem się okazuje, że dziecko przy pierwszym czy drugim opowiadaniu zwyczajnie się na przykład zaczyna nudzić. Bo nie wiem, problemy z koncentracją uwagi, bo jakieś różne inne rzeczy. I ja uważam, że wcale to nie jest to, czym powinniśmy się kierować. Kupując książkę dla dziecka, powinniśmy moim zdaniem patrzeć raczej na to, w jaki sposób my możemy tę książkę wykorzystać. Żeby nie było tak, że my ją tylko przeczytamy i ona ląduje potem na półce i obrasta kurzem, tylko czy ona ma w sobie potencjał do tego, żebyśmy mogli z dzieckiem spędzić przy niej wiele różnych wieczorów. A dzieci bardzo lubią różnorodność. I to nie jest tak, że musimy tylko z nimi czytać, możemy to, z tego czytania zrobić pretekst tak naprawdę wielu innych rzeczy. To ja wracam do książki. Pani Aniu, czym jest marzenie? Czym jest marzenie? No w tym przypadku. W tym przypadku. W tym przypadku. W tym przypadku marzenie jest chęcią, pragnieniem poznania innych ludzi, wyjścia do innych osób. No w przypadku tego dziecka do posiadania przyjaciół. To trudno mówić, czym jest marzenie. Książka kończy się działaniem. Czego w Pani odczuciu potrzeba, by marzenie, w ogóle nasze marzenia, nie tylko w tym przypadku, ale w życiu, by nasze marzenia stawały się działaniami? Odwagi przede wszystkim, myślę. To jest to, czego potrzebuję najbardziej. Odwagi i takiego wewnętrznego przekonania i wiary w to, że to się może zdarzyć, może się spełnić. Ja kiedyś napisałam taką książkę Marzenie, gdzie mamy pajączka z trzema nóżkami, który bardzo chce malować. I tam pada takie zdanie ze strony pewnej dżownicy, że tak naprawdę każdy z nas musi po prostu znaleźć odpowiedni sposób, bo dużo się mówi o tym, że marzenie się spełnia, i wydaje się, że to jest takie puste hasło, ale tak naprawdę jak się zastanowić, to rzeczywiście tak jest. Droga do naszych marzeń jest jak najbardziej otwarta. Wszystko polega właściwie, jedyne czego od nas to wymaga, to zrobienie tego pierwszego, najważniejszego kroku, tego pierwszego kroku w kierunku działania. Mnie się ogromnie podoba ta metamorfoza marzenia w działanie, ta siła sprawcza, bo powszechnie przyjmuje się, że marzenia się spełniają, albo że możemy wierzyć, że się spełniają, albo możemy czekać na to, że się spełnią, a Pani właściwie każe bohaterom działać, by się spełniło. Tak, kreować po prostu, jakby własną rzeczywistość, tak? Mamy w głowie jakiś cel, do którego dążymy, mamy coś, co chcielibyśmy, żeby się zadziało, no i to my jesteśmy tak naprawdę tymi osobami, które wykonują te kroki w drodze do tego, żeby to się spełniło. Tak, wiadomo, że okoliczności, los, różne sploty zdarzeń też nam w tym pomagają jak najbardziej, natomiast chodzi o to, żeby się po prostu na to swoje własne marzenie w jakiś sposób też otworzyć. I mam nadzieję, że ta książka też w jakiś sposób i dzieciom, i rodzicom w tym pomoże. No to skoro mówimy o działaniu, to ja mam pytanie na koniec. Co książka Idea może zdziałać, gdy trafi do rąk młodego człowieka? Co mogłaby zdziałać? To znaczy, powiem tak, ja bardzo bym chciała, żeby ta książka była książką też wykorzystywaną do pracy z dziećmi, właśnie też po tych naszych izolacyjnych różnych jakichś problemach, bo myślę, że każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, że no, rzeczywistość nam się mocno zmieniła. My się ciągle, ja mam takie wrażenie, nie wiem jak pani, że ciągle jako społeczeństwo się trochę jeszcze budzimy. Po tym czasie, że to tak się wszystko bardzo powoli dzieje i ja bym chciała, żeby właśnie ta książka w jakiś sposób właśnie czy poprzez warsztaty, czy różne zajęcia, czy w bibliotekach, domach kultury, czy mnie jako autora, czy Kasi jako ilustratorki, czy pani, bo pani tutaj też wspomniała o tym, że wykorzysta, żeby była takim narzędziem do tego, żeby właśnie się znowu otwierać i na innych ludzi, i na to, żeby działać i żeby dążyć i zmierzać w kierunku tych swoich marzeń. Każdy z nas przecież jakieś ma. W takim razie na koniec pytanie, no właśnie zastanawiam się, czy ważne, chyba ważne, przynajmniej dla naszych odbiorców. Czy ta książka w ogóle ma określonego odbiorcę, takiego określonego wiekowo? Powiem szczerze, nie. To znaczy, ona jest myślą o dzieciach, ale ona jest tak jak poprzednie, jak cały tryptyk o wartościach, ona jest napisana tak naprawdę, można powiedzieć, od lat 0 do 99 wzwyż. Bo rzeczywiście, tak jak było w przypadku tych poprzednich książek, ja często miałam sygnały ze strony dorosłych ludzi, którzy mówili, wiesz, czytałem swojemu dziecku, ale ja tam znalazłem bardzo dużo dla siebie. I ja mam taką nadzieję gdzieś tam w środku, że to nie będzie tak, że po tę książkę sięgnie rodzic i dziecko i tylko dziecko coś z tego będzie czerpało, tylko rodzic też gdzieś się nad tym pochyli i coś ta książka w nim zostawi. I ona też jest tak właśnie napisana, nawet tam nie ma bohatera, proszę zauważyć, sprecyzowanego, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka, mówimy cały czas o dziecku. Chodzi o to, żeby właśnie zostawić jak najszerszy gron odbiorców. I ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I to jest kolejny dowód na to, że warto czytać dzieciom, ale warto też spędzać po prostu czas wspólnie, rodzinnie,
czy jakoś w kontekście takim edukacyjnym, ale właśnie międzypokoleniowo z dziećmi, bo w nas te książki też sporo zostawiają, a przede wszystkim pozwalają nam się zachwycać, bo ta książka z całą pewnością zachwyca i nie można na nią być nie tylko za małym, ale też za dorosłym. Polecam zatem ideę wszystkim, niezależnie od wieku, bo każdy z całą pewnością wyczyta coś odrobinę innego. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę Państwu i wielkich marzeń, i działań, które je spełnią. Dziękuję.